Klub seniora na osiedlu Millennium ponownie wznawia działalność. Po przerwie spowodowanej pandemią seniorzy znów mają okazję się spotkać i ciekawie spędzić czas. Bardzo się cieszymy, bo okres pandemii przytrzymał. Bardzo się cieszymy, bo się rozwijamy, że tak powiem, kreatywnie i za każdym razem coś nowego poznajemy. No przy tym po prostu się wzajemnie poznajemy też. Nie ukrywam, że jest to bardzo potrzebne tutaj na osiedlu, bo jest dosyć dużo osób starszych. W tej chwili do klubu uczęszcza około 20 pań, ale drzwi dla każdego są otwarte, także dla panów. W bogatej ofercie zajęć każdy znajdzie coś dla siebie. Dzisiaj robimy naczynia ceramiczne. Zeszłym razem robiliśmy je na kole garncarskim, toczyliśmy. Panie toczyły dzielnie naczynia, dzisiaj będą je malować. Te naczynia będą wypalane i później po prostu każda z pań zabierze z sobą taką pracę. Ale organizujemy też inne warsztaty. W zeszłym roku organizowaliśmy w ramach innych projektów, na przykład warsztaty z projektowania sukien papierowych, z projektowania biżuterii. Robimy warsztaty z filcowania wełną, malujemy akwarelami, akrylami na szkle, na jedwabiu. A jak zgodnie przyznają uczestniczki, zajęcia to nie tylko okazja do spędzenia czasu, ale i rozwijania pasji, na które w przeszłości nie było czasu. Dla nas jest to duża atrakcja, ponieważ jeszcze na starość się rozwijamy. To, co w nas tkwiło wewnątrz, teraz mamy takie swoje 5 minut. Spotykamy się tutaj we wtorki, w czwartki. Czasami są takie dni, kiedy pań jest więcej, czasami pań jest mniej. Są na przykład takie dni, kiedy rzeczywiście pracujemy artystycznie, a czasami jest na przykład taki dzień, kiedy panie przychodzą i twierdzą, że chcą dzisiaj na przykład poplotkować, posiedzieć przy herbatce i przy kawie czy przy ciasteczku. I na tym się na przykład spotkanie kończy. A zajęcia odbywają się w budynku ZAB nr 1 przy ulicy Konopnickiej 3 we wtorki i czwartki w godzinach od 15:30 do 18:00.